tym roku letnie Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych odbywały się w Los Angeles. Uczestniczyli w nich niepełnosprawni sportowcy z całej Polski. Nie brakowało również reprezentantów z naszego regionu. Wczoraj w Miejskim Centrum Kultury miało miejsce otwarcie wystawy dokumentującej przebieg Olimpiad Specjalnych w Stanach Zjednoczonych. Podczas trwania igrzysk w dniach od 24 lipca do 2 sierpnia fotograf Adam Nurkiewicz na zdjęciach dokumentował wyczyny sportowców. Warto przypomnieć, że polska reprezentacja pokazała się w Los Angeles z jak najlepszej strony, wracając do Polski z 66 medalami, w tym z 29 złotymi. Na otwarciu wystawy nie zabrakło uczestników sportowych zmagań w Stanach Zjednoczonych. Duży sukces odniosło na letniej olimpiadzie dwoje sportowców ze skarżyskich klubów. Anna Woźniak z klubu Tacy Sami zdobyła złoto w jeździe na rolkach, a Janusz Szkurłat z klubu Tornado zdobył wraz z kolegami złoty medal w koszykówce. Wystawę zorganizowano, by docenić, uhonorować i promować polskich zawodników. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na wystawie oprócz zdjęć wykonanych w Los Angeles zobaczyć można również fotografie z innych imprez sportowych, w których uczestniczyli niepełnosprawni sportowcy. Wystawę można oglądać w Miejskim Centrum Kultury do 17 listopada. Zachęcamy do obejrzenia wszystkich mieszkańców Skarżyska.